Siemanko, jestem Lucek, a to jest GTA Online, moi drodzy. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. I dzisiaj będziemy się zajmować Infernusem, którego kupiłem sobie w ostatnim odcinku. I jest to naprawdę ciekawy wóz, ja bardzo go lubię. I pojawił się chyba po raz pierwszy ten model w GTA 4. Chodzi mi oczywiście o ten model, że ten model, a nie o nazwę samochodu. W sensie Infernus jest z nami w GTA już od bardzo dawna. I zobaczmy sobie go z bliska. Bardzo, bardzo fajnie wygląda. Wielu z was pisało mi o tym, abym kupił właśnie Zentorno. Nie wiem, czy tak się to czyta. Zerknijmy sobie. Tutaj mamy Legendary Motorsport i tu jest Zentorno. Ja mówię na to Zorno. Ale ten samochód jest fajny, tylko jest tak już oklepany, tak wielu graczy go kupiło, że mnie w ogóle nie zachęca do tego, aby go kupić, po prostu nabyć do swojego garażu. Wolę sobie kupić jakieś samochody, które naprawdę są online mało spotykane. Tutaj jest T20, który jest imitacją P1 i też jest bardzo często spotykany. Natomiast ja bym chciał sobie kupić... A, spadaj mucha. Ja bym chciał sobie kupić Koenigsegga, który jest tutaj. I ten samochód jest rzadko spotykany, widziałem go może ze dwa razy w grze w ogóle, przez jakiegoś gracza. Po prostu jakiś gracz go używał. No i tyle. I tutaj więcej nic takiego nie miał, co bym chciał kupić. Jeszcze tutaj mamy tą Audicę. Weźmy sobie jeszcze tego Koenigsegga czarnego. Ja bym dał pomarańczowego czy żółtego. Pomarańczowy wygląda fajnie. Albo czerwony. A, wezmę sobie, zamówię. I weźmiemy sobie właśnie tutaj Eclipse Tower. Tak, tak, chyba tak. To jest chyba Eclipse. Tak, będzie Eclipse. No, to będzie ta druga chata, którą kupiłem. I on sobie tu będzie sprowadzony. Aha, jeszcze miałem Bugattiego kupić, no to Bugattiego też kupimy. Bugatti. Oj, chyba go jeszcze nie odblokowałem, coś tak czuję. O, może tak być. Może tak być, że jest nieodblokowany. Hijack. Kamel. Nie wiem. Tutaj jakiś śmieszny. O, ten jest fajny. Dinka Chester. Dobra, dajmy sobie spokój na razie chyba z tym kupowaniem, tak myślę. Nie widzę tutaj Bugattiego, chyba jeszcze go nie mam odblokowanego albo coś. Mam może za niski poziom. No nie widać go tutaj. Jeszcze do kupienia Forda GT jeszcze bym chciał kupić. W ogóle bym wszystkie te samochody kupił, one wyglądają niesamowicie. Ale chciałbym mieć też wozy do wszystkich typów wyścigów, z każdej klasy, tak? Po jednym. Dobra, jest piękny Infernus, no i co robimy? Jak to ja? Ja całą kasę praktycznie wydaję na tuning w GTA Online. Niektórzy uważają, że to jest głupie, że powinienem coś innego sobie kupić. Ale ja naprawdę bardzo to lubię i to jest najważniejsze, że mogę sobie, nie wiem, wziąć jakiś samochód, wybrać i po prostu go sobie kupić i jechać sobie takim, jakim chcę. Bardzo lubię jeździć Kometem, bardzo, bardzo lubię jeździć tym takim Ferrari z otwieranym dachem. Lubię jeździć Astonem Martinem. Najmniej jeżdżę właściwie SUV-em, bo on jest jeszcze wolny. Musiałbym do niego turbo zainstalować i zobaczyć, jak to wpłynie na niego, ale coś widzę, że zakupiłem ostatnio turbo i ono tak niewiele wpłynęło na osiągi jakby. Tylko na staty tam jakoś wpłynęło. Dobra, wydech. Nie, ten pierwszy standardowy mi się bardziej podoba. Typu shotgun. Nie wiem, czym on się różni właściwie. Mniej tych rurek jest. Ja wolę, jak jest więcej. Dobra, klaksony. Nie, tego nigdy nie kupuję. Reflektory. Lakierowanie. Bym dał czerwony jednak. Metaliczny. Jakiś taki fajny czerwony kolor, ale może z tych takich... O kurde, te ostatnie są nawet ciekawe. No, tylko mam jeszcze zablokowane. Fioletowy nie. A może niebieski? Niebieski wygląda spoko. Lambos, co? Zobaczmy. Żółty też. Czerwony, ale nie taki jaskrawy. Wyścigowa czerwień jest spoko. Dobra, i kolor dodatkowy, metaliczny czy matowy? Nie wiem. Aha, to tylko tu się zmienia, niewiele. Pegasi, jak Maserati. O nie, czarny.
Zimna zieleń. Ciemna zieleń. Zieleń wyścigowa, to może taki... Granatowa czerwień. Granatowa czerwień kojarzy mi się z okresową czerwienią. If you know what I mean. Nocne srebro. To wygląda dobrze. Oj, 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 nie, to nie. Spoiler, o proszę, o proszę. Wow, wow. Standardowy jest spoko. Ten jest taki, chociaż nie, ten mi pasuje bardziej niż ten ostatni, zdecydowanie. A ten standardowy jest ogólnie chyba najbardziej pasujący, tak myślę. Ale damy ten. Zawieszenie. Wow, gleba. No tutaj znacznie się ten samochód obniża, naprawdę. Samochody sportowe i hipersamochody w GTA Online, tak jak instalujemy jakieś obniżenie, to tam o pół milimetra może się obniża, a tutaj jest naprawdę spoko. Wow, ten samochód ma naprawdę niezłe przyspieszenie z tego co widzimy. Felgi są ładne, ale chciałbym zobaczyć jeszcze jak będą wyglądały inne w tym aucie. Zobaczcie, tutaj się też zmienia chyba profil opony, jeśli zmieniamy sobie felgę. I zdaje się, że te standardowe są bardziej wysunięte. No nie? Zobaczcie. Wow, to znacznie. Może są jeszcze jakieś takie? O, proszę. O nie, to były te standardowe właśnie. Kurde, te standardowe kapcie są znacznie szersze. A zobaczymy, czy są jeszcze coś koło tego, nie wiem, tuner? Zobaczmy. Ojej. Nie, to ja wolę standardowe. Zdecydowanie lepiej wyglądają te koła. Kule odporne, czarny dym i tyle. Szyby. No też nie ma dużo tutaj tych modów. Kurczę, chcę... Jest taki jeden samochód, ja wam zresztą go teraz pokażę. Infernusa sobie fajnie zrobiliśmy. Ale jest tutaj w GTA taki samochód, który się nazywa... który... nie wiem jak się nazywa, ale który wygląda jak Eclipse. Wiecie? I on naprawdę ma bardzo, bardzo dużo modów do instalowania. Nie jest to Eclipse chyba drugiej generacji, tylko jest to Eclipse trzeciej generacji bodajże. Nie wiem czy my go teraz tutaj spotkamy. Ogólnie jest to bardzo wolny wóz i niespecjalnie mi się z wyglądu podoba, chociaż naprawdę modyfikacji ma co niemiara. I chciałbym go wam właśnie zademonstrować. Tutaj sobie sprowadzimy, chociaż nie musimy go nigdzie sprowadzać, on się tutaj gdzieś pojawi. Może w tym pierwszym mieszkaniu, ale to sobie już sam jakby sprowadzę ten samochód. Kurczę, no nie udało mi się niestety zdobyć, a raczej znaleźć Eclipse'a, a jeszcze się tutaj rozglądam, może się w ostatniej chwili pojawi, bo często tak jest. W każdym razie znalazłem tego motherfuckera tutaj i ten wóz naprawdę wygląda kozacko, ale niestety nie powala osiągami, co nie jest zbyt miłe. Mimo, że na statystykach wcale nie wygląda tak źle pod względem statystyk, ale ja widziałem, że ten wóz naprawdę był nieźle tunigowany przez graczy. Jestem ciekawy, jakie tutaj mamy możliwości tuningu. Ej, what the fuck, czemu to się nie otwiera? O, proszę, teraz działa, no to fajnie. Stuningujemy tego gnoja i... no właśnie. Chciałbym zrobić go takiego typowego gangsta. No! Kliknąłem o jeden przycisk za dużo. Chciałbym go zrobić jakiego typowego gangsta, wiecie, czarny, felusie jakieś takie, no nie wiem, czy właśnie tam masy karowe, czy takie jakieś wielkie. Zaraz zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądało. Dobra. Mamy naprawiony, więc teraz tylko tuningować pancerz. Yeah. Hamulce. Yeah. Zderzaki. Zobaczcie, możemy sobie tutaj coś nazmieniać, chociaż ten standardowy wygląda całkiem spoko. Fabryczny tylny, fabryczny przedni. Co nam się tutaj, możemy wózek zamontować. Ale właściwie jak zamontujemy ten ochromowany tylny zderzak, to nam niewiele to zmienia tak naprawdę, tylko tyle, że jest ochromowany, no ale dobra. I damy ten z przodu taki silnik. Trochę tam osiągi się zwiększają, ale tak naprawdę niewiele. Grill możemy zmienić. Mi się wydaje, że standardowy jest spoko. No, zostawię ten standardowy, jest fajniejszy. Maski. Oh, yeah! Dobra, dajemy taką machę wielką. Jakie to macha jest w ogóle wielka, ta maska. Jest taka ogromna, kurde.
Dobra, klaksony nie, światła. Neony mu damy. Nie, nie, bez przesady. Tablica czarna. I zaraz będzie normalnie akcja, lakierowanie. I damy klasyczny i zobaczymy, jak będzie wyglądał klasyczny nocny błękit. Ej, to wygląda naprawdę spoko. Taki miał być gangsta, ale chyba nie wyjdzie. Niebieski i jakiś dodatkowy metalowy dałbym może. A daj, zostawmy czarny. Zaraz jeszcze tutaj dach zrobimy, żeby był lakierowany. Niebiesko-czarny, czy może czarno-niebieski. Zaraz zobaczymy jeszcze, jakby wyglądał czarno-niebieski. Okej. I drugi kolor damy też. To chyba nie będzie. Chociaż może taki. No zobaczmy. Bo tu jeszcze przyjdą przyciemnione szyby. I one będą fajnie wyglądały. Obniżenie. O, jaka gleba. I ja pierdziu. Dobra, skrzynia biegów. Turbo jeszcze nie mam odblokowane. Koła. Rodzaj kół. Low rider. Zobaczmy. Oh yeah. Ja wiem. Troszeczkę mi nie pasuje. Muscle. Wow. Dobre, dobre. Nie no, coś wybiorę z muscle carowych. Felg, bo widzę, że są całkiem spoko. 5 star. Ale dałbym może większe. Terenowe. Nie, terenowe nie. Bieżnik się trochę zmienia, o to chodzi. Sportowe. Ała. Nie, to w ogóle nie pasuje. SUVy. Ja wiem. Ja bym dał do muscle cara troszeczkę takie felgi, które po prostu grubsze opony z większym profilem. I te nawet wyglądają spoko. Ale znowu też jakoś tak stylistyka mi nie pasuje tych felg. I chyba rzeczywiście najbardziej pasują tutaj. A jeszcze zobaczymy luksusowe. Tuner, no luksusowe. Nie, tutaj też profil za mały. Dobra, damy muscle car, myślę, że będzie git. Tylko jakie tutaj wybrać? Takie i damy je czarne. Oh yeah. Kolor cool. Wow, pięknie. Dodatki. Kuloodporne. Tu myślę, że będzie pasować, żeby niestandardowe dać. Drag Racing, okej. Dobra, mamy koła i teraz szyby. Oh my god. Tak jest. O kurde, jak to wygląda. Dobra, tu już mamy wszystko. Nie instalowałem tylko tego grilla, bo on jest taki, widzicie, nieciekawy moim zdaniem. Zdecydowanie ten czarny wygląda lepiej. Jaki kozak. Aha, jeszcze kradzież. No tak, zapobieganie kradzieży. Wezmę sobie to, zrobię. Powinienem ten wóz dostarczyć do typa. No way. Wpakowałem w niego chyba ze 100 tysięcy i teraz miałbym mu go po prostu tak oddać, bo musiałby mi z milion dać. Tym bardziej, że mi się zaczął podobać nawet. Zapobieganie kradzieży właśnie. Tutaj ciach i ciach. I już będzie zawsze mój. Yeah. Jeszcze właśnie sobie kupię. Tutaj widzę, że ten gracz sobie już tutaj stunigował ten wóz, ale z tego co widzę, za dużo on modyfikacji nie ma, więc na razie się wstrzymam z jego kupnem. A sprowadzę sobie tego mojego fajnego woza do garażu. Zobaczmy, jak tutaj wygląda teraz przyspieszenie. No tak średnio bym powiedział. Nie ma tego przyspieszenia tu w ogóle. Nie no, słabizna jest, słabizna straszna. Tylko taki samochód do szpanowania będzie. Ale wygląda kozacko, naprawdę. Jeszcze wam go pokażę w środku, jak to tutaj mi się widzi. Oh yeah. Ja. Jeszcze można tutaj obniżenie lepsze zamontować.
Ale zobaczymy. Środek, środek. Środek, pokazuj środek, babka. Okej. Okay. Napój. Ten napój nie pasuje troszeczkę. Jak to wygląda, wszystko kwadratowo. Yeah. Ciekawe, co się stanie, jak zmieni radio. Nie, nic się tutaj nie zmieniało, tu nie ma ekranu. No jest... jest naprawdę spoko. Nie mogę palić kapora w garażu, niestety. Mam obrotościomierz. Obrotomierz. Boże. Paliwo na full. Ale tylko te dwa zegary tutaj działają. Pozostałe jakby są... stoją w miejscu. Jak to wygląda? Możemy komuś faka pokazać. To wtedy się szyba otworzy. Tak? O, już otworzona. Tu, 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 tu. Oh, yeah. Ale już jej nie można zamknąć. Chyba trzeba wyjść i wejść do samochodu, żeby zamknąć szybę. Nie, nie da rady, niestety. Wow. Nieźle, to jest real gangsta, nie jakieś tam syranie po kątach, co? Zobaczcie, jak to wygląda. Wow. Nic, bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną, stunigowaliśmy sobie Infernusa i tego tutaj wielkiego gnoja. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeśli macie jakieś propozycje co do samochodów, które chcielibyście, abym stunigował sobie razem z wami, to piszcie oczywiście w komentarzach. Kurde, ten Ford GT naprawdę spędza mi sen z powiek. Wow, jest zajebisty. A tutaj mamy chyba jakieś niestandardowe felgi zainstalowane. O kurde, muszę go też mieć. Trzymajcie się, na razie, pa pa.